Bitcoin spada, rynek spada, wszystkim inwestorom biada, Zaor Lunę shortuje, żadnej ilości, nie czuje, litości nie czuje, ale oczywiście on tam shortuje wszystko, co się da, wyshortował nawet piasek na pustyni, a w rzeczywistości wpływu na rynek nie ma żadnego, ale oczywiście zabawa jest dobra i przednia. Grajcie przeciwko niemu longi. Dodatkowo, czy kosmos może zagrozić Ethereum? Kosmos ze swoim ekosystemem też nie bierze jeńców i bardzo fajnie się rozwija. Cześć, z tej strony Mike, witam Was w Crypto Newsach Live. Zapraszam na wiadomości ze świata kryptowalut i technologii blockchain. Będzie też o nowych cash grabach, a na końcu i o tym, co się wczoraj robiłem, bo wczoraj mnie nie było. Pozdrawiam wszystkich na czacie, zaczynamy. Zmienić to intro. Słuchajcie, zanim jeszcze przejdę tutaj do ankiety, powiem w ten sposób. Pamiętajcie, że ja jestem ograniczony muzyką z biblioteki YouTube'a. Niestety zasady i prawa autorskie nie są specjalnie tutaj pomocne, więc to, co mogę puszczać bez ryzyka jakiejś demonetyzacji, a nawet otrzymania strajka na kanale, to jest właśnie ta biblioteka YouTube'a. Tym jestem ograniczony, więc to puszczam ewentualnie. Tutaj mamy, słuchajcie, jak inwestują Polacy, jak Polacy inwestują, Polak Inwestor 2022 do 10 kwietnia. Możecie wypełnić ankietę. Oczywiście tutaj zostałem poproszony przez Izę Kozakiewicz, żeby podbić troszeczkę zasięgi. Także możecie wypełnić ankietę. Ankieta jest stosunkowo prosta, jest anonimowa. Tu mam konto, oczywiście nieudostępnione, zobaczcie, nie udostępniam, tak. Jest ankieta anonimowa, no i sobie inwestujemy. Czy inwestujesz dowolny? Nie mam takich możliwości i tak dalej. Ja ankietę sobie oczywiście później wypełnię. Jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam bardzo serdecznie do inwestycji. Do inwestycji, do ankiety. Przechodząc sobie już do wiadomości. Jak kryptospołeczność wspiera ludzi na Ukrainie? Wypowiada się na ten temat szefowa Binance Charity Helen High. Tu jest cały artykuł o tym. Binance Charity przeznaczyło 10 milionów dolarów
dla głównych organizacji międzyrządowych i lokalnych NGO, w tym UNICEF, UNHCR, jakieś tam Agencja Uchodźców Zjednoczonych Narodów, ISANS, a także People in Need. Dodatkowo uruchomiono tam Crypto First Crowdfunding Sign, tak, Ukraine Emergency Relief Fund i tak dalej. Tu jest wywiad, to jest pani Helen Hein, szefowa Binance Charity. Nie wiem, czy wiecie, ale kiedyś na kanale Mike Satoshi, jeżeli sobie wpiszecie High Heels of Bitcoin i wpiszecie sobie Jill Nie, to był wywiad też z, proszę bardzo, panią z Jill Nie, z Binance Charity. Tutaj był ten wywiad, oczywiście rozmawialiśmy, ona pracowała, nie wiem, czy dalej pracuje Jill Nie w Binance Charity. Jeżeli ktoś ma ochotę, to oczywiście może sobie obejrzeć. Fajnie, że kryptospołeczność się tutaj angażuje w pomoc. Oczywiście nie należy zapominać o polskich dzieciach. Dzięki temu, znaczy może nie dzięki temu, Kryptonaród nie zapomina. Możecie wspierać. Już za chwilę płyty do licytacji, już za chwilę inne rzeczy. Dobro wraca, zakładka, Lila i Antoś, tę dwójkę dzieciaków chorych na SMA wspieramy. W tej chwili wszystkie licytacje są w karcie społeczności kanału Mike Satoshi. Za chwilę zamykam licytację kolejnego pada, tym razem bitcoinowego. Zapraszam do pomagania ludziom. BitPay dodaje Lightning Network, a słuchajcie, branża, znaczy ta marka modowa dla osób młodych, Paxan, akceptuje płatności poprzez Lightninga. Tak, 6 kwietnia jedna z największych platform płatniczych na świecie, BitPay, ogłosiła, że zintegrowali właśnie płatności poprzez Lightning Network. Jeżeli ktoś chce używać Lightning Network, to oczywiście fajnym portfelem jest Moon przez 2U, otwarte, bardzo prosty, na komórkę możecie przelać zwykłego Bitcoina, już macie dostępnego na Lightningu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i co ciekawe, zobaczcie, zgodnie z ogłoszeniem, amerykańska branża detaliczna Pacific Sunware, czyli Paxan, będzie pierwszym klientem, który będzie używał właśnie BitPayowskiej bramki płatniczej i będzie akceptował Lightning Network jako płatności. Lightning Network jest rozwiązaniem drugiej warstwy Bitcoina. Jest to anonimowe, jest to natychmiastowe. Jak ktoś ma ochotę, o cześć Vincent. Widzę, że jesteś tu, ludzi tłum, ale łapek jakby mniej. No, także oni to przetwarzają, tak. BitPay wspiera oczywiście także Bitcoina on-chainowego, także Bitcoin Cash, Ethereum, Wrapped Bitcoina, Shiba Inu, słuchajcie, XRP, a także różne inne stablecoiny. Dzięki temu oczywiście można używać też takich portfeli jak Cash App i Strike. Bardzo fajna informacja. Oczywiście nie jest to w 100% anonimowe, ale... Czy coś ma się... BCP cały czas pracuje. Kolejne informacje będą ja na początku kwietnia. Tutaj z Mariuszem będę rozmawiał. Być może wznowimy współpracę. Czekam na informacje, ale tak, BCP dzieje się. Słuchajcie, ETP, czyli Exchange Traded Products, osiągają około 1% całkowitego supply BTC. Także ETP, które wypuszczane są w Europie i w Kanadzie. Okazuje się, że marzec był dobrym miesiącem dla ETP-ów. Okazuje się, że wolumeny, a także ilość środków w zarządzaniu osiągnęła nowe ATH. Całkowita ilość środków była w okolicach 190 tysięcy bitcoinów, a na koniec marca ta liczba urosła do ponad 202 tysięcy bitcoinów. Także tak rozwijają się ETP-ki. Największe wpływy netto były w marcu, oczywiście 12 727 bitcoinów wpłynęły w ETP-ki. To jest pewnego rodzaju exchange traded product, to nie jest ETF, bo to nie jest fundusz, to jest jakiś tam instrument pochodny, ale w przypadku ETP-ków bardzo często zabezpieczony realnym bitcoinem. Przechodzimy sobie dalej. Jak ekosystem kosmosa może przerosnąć Ethereum? Tutaj jest cały artykuł w tym temacie. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej w ekosystemie kosmosa, to jest bardzo fajny kanał, i to nawet nie jeden, ale tym razem jeden tu polecam kanał. Kanał nazywa się Crypto Future CF. To jest człowiek, który zajmuje się ekosystemem kosmosa.
Chociaż ostatnio, zobaczcie, tutaj też 5 książek, 3 do 5 książek, nie, to numer 3, 5 książek, które warto przeczytać. Naprawdę jest bardzo dużo materiałów. Zapraszałem, może kiedyś wpadnie na live'a. Są szybkie newsy, także można sobie obejrzeć. Można sobie obejrzeć Crypto Future CF. Jeżeli ktoś się interesuje ekosystemem kosmosu, to naprawdę kanał, który właśnie w tym temacie siedzi. A tutaj jest całe oczywiście porównanie i o tym, dlaczego ekosystem kosmosa i z tym ich własnym Interplanetary Blockchain jest takim fajnym rozwiązaniem. Także oczywiście zintegrowane jest to z Terra Luną. Ja na swoim kanale wypuszczę krótką recenzję portfela Kepler. Jest to chyba najlepszy portfel do ekosystemu kosmosa. Troszeczkę opowiem o samym ekosystemie. Także jeżeli kogoś interesuje, artykuł macie pod filmem. Sowa Satoshowa przypomina, kto pod tym filmem nie dał lajka, temu w ciągu tygodnia uschnęła bajajka. No. NFT-ki celebrytów, to tak naprawdę one osiągają, poza tym, że sprzedają idiotom, bandzie chciwych idiotów, jakieś gówno obrazki i jest to zwykły cash grab, tak? Coraz więcej celebrytów dołącza do kupowania i tworzenia NFT-ków. Ale gdzie możesz tak naprawdę kupić celebrycki NFT i co, jaki jest tego cel? No jak to, jaki cash grab po prostu. Oczywiście sama w sobie technologia NFT, no. Sama technologia NFT jest bardzo fajna, jest dużo fajnych projektów, które teraz pojawiają się jako NFT-ki, a te wszystkie małpy na gumie, no to wiadomo o co chodzi. Oczywiście pomijam CryptoPunki, pomijam Kongi, pomijam jakieś tam inne tego typu duże projekty, które są specjalnymi przepustkami, wtedy walletem logujesz się do pewnych zamkniętych grup dyskusyjnych, masz dostęp do tych, a oczywiście celebryci o teraz są właśnie w Bejcy, się pakują, czyli Bored Ape Yacht Club, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także, przy okazji powiem jeszcze na koniec, ale teraz powiem słowo do wszystkich patronów i wspierających, niezależnie czy przez Patronite, czy przez YouTube'a. Jeżeli wspieracie mnie przez YouTube'a, to w karcie społeczności macie linki, zależnie od pułapu wspierania, do mediów społecznościowych. Tak samo na Patronite jest przypięty post, post jest dany, gdzie macie linki, także zapraszam, nie musicie do mnie pisać. A te NFT-ki będę niedługo znowu wybijał i tworzył. A tutaj nie chce mi się tego gówna czytać, po prostu uważajcie. Słuchajcie, powiem tak, jeżeli byłyby to na przykład, teoretycznie, jakieś niepublikowane zdjęcia Kobe'ego Bryanta, albo coś, co na pewno nigdy nie ujrzy światła dziennego i będzie tylko w formie cyfrowej, to jak najbardziej to by było fajne. I to by było fajne zastosowanie głupich obrazków. Ale jeżeli to będzie 7000 kopii tweeta gościa, który pierwszy tweet opublikował na Twitterze i później on nawet go nie skasował i to dalej jest, no to jaką to ma wartość? To ma gówno nie wartość. Ale oczywiście, jak dla mnie, to możecie kupować powietrze z koncertu Justina Biebera albo wodę z kąpieli jakiejś tam instagramerki, czy twitcherowiczki, czy... Dobra, dupa tam. Axie Infinity, nie udało im się podtrzymać rajdu pomimo wyłamania z długoterminowego oporu. Troszeczkę analizy technicznej. Wsparcie i opór są. Wsparcie na poziomie 47, opór na poziomie 90. Może zajrzyjmy sobie na CoinGecko. Jeśli chodzi o CoinGecko, to Axie Infinity oczywiście 54,27, tak wygląda kurs w ciągu ostatnich 24 godzin, tak wygląda kurs w ciągu ostatnich 30 dni, czyli było wybicie z poziomu 50, poleciało na 70 kilka, później drugie wybicie, ale później jest oczywiście skorygowanie z całym rynkiem. No, z siłą wodospadu czyści rynek Korega Dapps. Bitcoin 43 tysiące, cały rynek oczywiście, chociaż BNB troszeczkę odbija. No, nawet USD Coin spadł. Zobaczcie, PEK się rozjechał. 99 centów. Nie udało się. I zobaczcie, mogło ukończyć korektę ABC. No zobaczymy. Tak to właśnie wygląda. Wyłamanie i gówno z tego wyszło. Słuchajcie, to jest ciekawy artykuł. I pamiętajcie, wiem, że wszyscy z Was, on odnosi się do wszystkich z Was. Co robić, gdy już wzbogaciliście się z kryptowalut? Także pamiętajcie,
jak już jesteście milionerami albo miliarderami, a wiadomo, że każdy widz Majka Satoshiego jest, więc tutaj możecie, możecie, zobaczcie, społeczność odpowiada na te ostateczne pytanie. A ja bym powiedział, że żyj dalej swoim życiem, bo to tak się wydaje. Kto nigdy nic nie miał, to mówił, o co ja bym tam nie robił, reklamówkę z Biedronki i Labutiny i tutaj Pierre Cardin i jeszcze Rolmex zegarek, Rolmex i jeszcze może by kupił słuchawki z Witalką, nie? No i generalnie rzecz biorąc takie odwala od kasy. Złote zęby se zrób, jeszcze se kolczyk w nosie powieś jak krowa i w ogóle będzie fajnie. To jest taki oczywiście na przykład zniknij w podmuchach wiatru badając świat, tak? Także ach, co ja bym nie zrobił? Kupiłby wieś, ale pieniądze gdzieś. No, generalnie rzecz biorąc, nie? Także dokładnie. Słuchajcie, nie wiem, czy słyszeliście o takiej opowieści. Był sobie taki gość w Stanach Zjednoczonych, który wygrał w Powerball. I on doszedł do wniosku, że on będzie biznesmenem. A że on całe życie mieszkał w kamienicy, a dostał w Powerball niemałe pieniądze, chyba tam wybrał tą mniejszą opcję na raz, to on se kupi kamienic. Bo ja całe życie mieszkał w kamienicy, to ja będę teraz posiadać kamienicę. Słuchajcie, tak zarządzał tymi kamienicami, że przepierdzielił wszystkie pieniądze, które wygrał w Powerball i jeszcze popadł w długi takie, że jebutwa ju mać. No, to mniej więcej tak, jak chyba w Polsce był taki pomysł, nie wiem, czy został on wybrany, że jakiś gość został wybrany chyba na wiceministra zdrowia i jak zapytano go o kwalifikacje, to on powiedział, że on dużo chorował i często był w szpitalu i on ma dobre kwalifikacje na wiceministra zdrowia, nie? Także, no, tak mniej więcej to wygląda, tak? No. Także tutaj jest jakieś dyskusje o tym, a ja bym powiedział krótko, czy by tam było 8 zer na koncie, czy 12, czy 127, najwyżej byśmy pili za moje wszyscy. No. Wyszlibyśmy na zamek barona Satoshowa i bym powiedział, bierzcie i pijcie z tego wszyscy. To są spirytusy moje, które dla was i dla wielu będą rozlane. No. Witalik Buterin, słuchajcie, po cichu przekazał 5 milionów dolarów WTH, aby wspierać Ukrainę, gdy całkowita ilość dotacji przekroczyła, czy właściwie osiągnęła 133 miliony dolarów. Tak. Nie było żadnego, Witalik się tym nie pochwalił i tu muszę przyznać, że o... Bardzo dobrze, pani Valerio, bardzo dobrze. Za to ja szanuję, szacun. Jakiegoś trzemiennego możemy wypić. Ja słyszałem, że pan z Rosji pochodzisz, a w Rosji się szklankami pije. To sobie po szklanie i na rusztowanie, panie Witaliku, jak się spotkamy. Także Aid for Ukraine przekazało informację, że Witalik przekazał 2,5 miliona, a tu jest 5 milionów. W ETH dwa dni temu, a dodatkowo przekazał 2,5 miliona do Unchained Fund. Bardzo, bardzo fajna sprawa, tak? Jak to było? Jak to było? O, to tutaj było, tak? To był ten cytat. Nie, gdzie to jest? Nie. No, a nie, to za daleko. O, proszę bardzo. Tutaj. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą jak obłudnicy. Dobra, nie czytaj mi to. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, by ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa ręka twoja, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Tak powinno się robić. I to, Witalik, bardzo dobrze. Brawo. A tutaj, słuchajcie, zmiana w Stanach Zjednoczonych. Pani sekretarz skarbu Janeta Yellen daje takie jakieś małe sugestie odnośnie ram regulacyjnych, które mają ją odnosić się do potencjalnego ryzyka na rynku cyfrowych aktywów. Tak, zobaczcie. Giełdy cyfrowych aktywów i inne jakieś tam inni natywni pośrednicy powinni być pod odpowiednim nadzorem, tak powiedziała Janeta Yellen.
I mówi o tym, że w tej chwili jest, jak to ona określiła, inconsistent and fragmented oversight, czyli są luki w betonie, najkrócej mówiąc. Oni oczywiście pracują tak, są też stablecoiny, żeby tutaj zmniejszyć ryzyko, bariery, numery. Nasze ramy regulacyjne powinny być zaprojektowane, aby wspierać odpowiedzialne innowacje w międzyczasie zarządzając ryzykiem, szczególnie dla tych, którzy mogą zaburzyć system finansowy i ekonomię, powiedziała pani Jeanette Yellen. Także wcale nie będzie bana. A Bitcoin sentiment, czyli sentiment spadł do poziomu strachu, gdy Bitcoin spadł nawet do 42,900, według mojego zegarka 43,500 w tej chwili. Zobaczymy, jak nitko spadnie. Po raz kolejny na konferencji Bitcoin 2022 mamy spadki. Ktoś nawet, przechodząc sobie do wachlarza Satoshowa, tutaj cyku, cyku. No tak, ona pamiętaj, że ona była w skarbie, zanim w ogóle wynaleziono internet, nie? No i teraz dniowe świeczki i to podobno było gdzieś tam w marcu zeszłego roku, też w marcu zeszłego roku, styczeń, gdzieś tam konferencja była i też, no oczywiście, to już było po krachu. O tutaj też, ja nie wiem, czy to nie było tutaj przypadkiem, czy ta konferencja nie była gdzieś tutaj, że też było zwalenie, a to, co później przyszło, to oczywiście wszyscy wiemy. Zobaczymy, jak konferencja, czyli kupowali plotki, sprzedali fakty. Okazuje się, że konferencja Bitcoin 2022 w Miami, na którą w przyszłym roku się wybieram, choćby się waliło, paliło. A generalnie Fear and Greed Index mówi nam o tym, że jest znowu strach. 34, znowu strach, jeszcze wczoraj było neutralnie, w zeszłym tygodniu było neutralnie, drugie wskaźniki pokazywały. Także znowu strach, Zaor zawalił po prostu rynek, no a to jeden, no. Jest krótkoterminowe ryzyko powiększenia stóp procentowych i tak dalej. W Polsce znowu dzisiaj powiększyli stopy procentowe i kredytobiorcy dostaną w dupę. Przyjdzie ci się zastawić chałupę, jak ratami dostaniesz w dupę. Pamiętaj, synku, jak się kasę pożycza, to jest to bardzo zły obyczaj. No. Jak nie przewidziałeś dwukrotnego wzrostu kredytu, to pójdzie ci na pietruszkę pojechać do Madrytu. No i tyle, nie? Zdecentralizowane media społecznościowe, kolejna duża rzecz w krypto. No zobaczymy, czy cokolwiek z tego wyjdzie. Cały artykuł, cała analiza, adopcja będzie długa, to na pewno. Zajmie to lata, ale to jest oczywiście jedno z zastosowań naraz. Także czekamy na te media społecznościowe, bo na razie te media społecznościowe, no. W ogóle ktoś dzisiaj fajnie napisał, że człowiek, który wziął kredyt i domaga się od rządu pomocy, powinien utracić na jakiś czas prawa wyborcze. I ja to popieram, powiem wam szczerze. Bierzesz kredyt, to przewidź konsekwencje, a jak jesteś kretynem, to ci powinni odebrać prawa wyborcze, dopóki nie zmądrzejesz. No, bardzo dobry pomysł. Słuchajcie, Interlake wprowadza nowe protokoły, jeśli chodzi o bitcoinowe związki z DeFi, tak? XCC chce wspierać mechanizm, tak? Nie, to jest wspierający mechanizm do Xclaim, protokół, który działa jako warstwa podbudowy pod Interlace Bitcoin, czyli to jest jeden do jednego Bitcoin wspierany tak ten InterBTC, czyli kolejne jakieś tam warstwy, tak? No, kolejne warstwy, nie? No w ogóle, powinno być tak, dostajesz socjal, nie masz, jak nie, o w ogóle było, najlepiej to było tak, nie płacisz podatków, nie masz prawa głosu. O, tyle w temacie. No, nie dotyczy oczywiście tych, którzy całe życie pracowali i generalnie uzyskali już później, bo emeryci nie powinni płacić podatków, bo to jest podatek od podatku, a ta, wszyscy płacą podatki, tak. Szczególnie patologia płaci podatki. Oj, takie kurwa płaci podatki, że szkoda gadać, no. No. Jeżeli państwo ci coś daje i od tego bierze podatek, to jest to gówno, a nie płacisz podatki. To jest po prostu państwo zabiera sobie od państwa. No bez sensu kompletnie. Także.
Także jest jakiś nowy protokół, zobaczcie, nowo uruchomiony, która jest dodatkową warstwą do Xclaima. Został wprowadzony na rynku w 2018 roku. No, a tak w ogóle to Unia Europejska powinna zostać zniszczona i tyle. Słuchajcie, nie chcę mi się o tym Xclaimie czytać, jakieś takie głupie to wszystko. No. Ale ja mówię o podatkach dochodowych. Mówię o tym, że kto nie pracuje, ten nie ma. Nie pracujesz, nie wytwarzasz, nie zarabiasz, to won mnie na Madagaskar. No. Wojownicy UFC powinni będą dostawać bonusy w Bitcoinie za nadchodzące eventy pay-per-view. Także słuchajcie, okazuje się, że dzięki partnerstwu z Crypto.com wojownicy UFC będą bonusy fanowskie dostawać w Bitcoinie. Będzie on wypłacony dla trzech czołowych wojowników eventu pay-per-view, tak? Crypto.com świetna sprawa i zobaczcie, będą trzy bonusy fanowskie, 10 tysięcy, od 10 do 30 tysięcy do 1000 dolarów. No, także słuchajcie, mnie nie interesuje, jak wy zarabiacie. Możecie zarabiać malunkami, możecie być malarzem pokojowym lub malarzem obrazowym, możecie tworzyć muzykę, możecie pracować dupą, możecie orać, możecie spawać, możecie, jak to się mówi, inne rzeczy robić. Ważne, żeby była praca. Może być gówno praca, możecie być jakimś głupim youtuberem i nagrywać jakieś głupie kryptoniusy w internecie. Także tyle. A to, że idziesz się nachlać i płacisz w tym podatki, no to się nie liczy. Ale to jest moje tylko zdanie, a wy jak możecie, chcecie, możecie wspierać podatki i socjalizm. No. Pierwsze fanowskie bonusy zostaną wprowadzone na UFC 273. Zobaczcie, będzie to Volkanovski versus The Korean Zombie Event. Tak, będzie w sobotę. A dodatkowo będą dodatkiem oczywiście do bonusów, do których dostają ci atleci. Tak. Atletów, każdy z nich zjadł 1000 kotletów. Nie no, podatek Belki tak samo się liczy. Jeżeli zarabiasz na rynku finansowym i płacisz podatki od zysków kapitałowych, to tak samo płacisz podatki. Tak. No. A tutaj jest jeszcze drugi artykuł o tym. Zobaczcie, że pani Żaneta Jeleń nazwała kryptowaluty transformative, czyli zmieniającym oblicze tej ziemi. Odniosła się oczywiście do w swojej wymowie zarówno do CBDC, do stablecoinów, a także do regulacji. Jeżeli ktoś ma ochotę, to oczywiście może sobie przesłuchać ważniejsze rzeczy, tak? Jeżeli technologia jest tak radykalna i tak korzystnie transformacyjna, to rząd powinien się, zobaczcie, niektórzy, bo ona cytuje niektórych, że powinien się w ogóle wycofać i pozwolić innowacji się rozwijać. Inni mówią, że tutaj jest ograniczone, żadnej wartości, bla, 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 bla. Ona zaleca jakieś podejście. Podatki przede wszystkim powinny być proste. A słuchajcie, Hedera Hashgraph, czyli HBAR, fundacja, która stoi za projektem, można powiedzieć, deklaruje 250 milionów dolarów, aby przyciągnąć aplikacje metaversowe do tego blockchaina. Co ciekawe, kiedyś bardzo dawno temu, pokażę wam to w tej chwili z mych łez tatuaże. Nie wiem, czy widzieliście taki film. I teraz tak, Hedera Hashgraph, Mike Satoshi. Kiedyś robiłem film o tym projekcie. A gdzie on jest? Nie ma? Jak nie ma? Jak nie ma, jak jest? Co za świnia. Dobra, wejdźmy na... No dawaj, Stasiu. I teraz Hedera. Kurde, nie znalazł. Quant stamp. A może ten durny YouTube przy tych atakach usunął. Kiedyś był u mnie film na kanale. Nie może znaleźć, no. Także 250 baniek chcą przyciągnąć aplikacje metaversowe. I co ciekawe, słuchajcie, to jest tuż po tym, jak ogłosili fundusz na 155 baniek. Został uruchomiony na koniec marca, aby z kolei uruchomili fundusz DeFi. Także sypią kasę. Wcześniej był Crypto Economy Fund, a teraz jest fundusz, który ma przyciągnąć Metaverse. Hedera jest oczywiście blockchainem, który działa na zasadzie drzewa haszy. To nie jest ani blockchain, to nie jest też DAG. To jest jakiś tam hash graph, czyli graf
Coś, nie wiem, jak to się po polsku tłumaczy. No i teraz chcą przyciągnąć oczywiście, podobno skalowalne, no, chcą przyciągnąć kolejne rozwiązania do swojego blockchain. A tutaj z naszego podwóreczka polskie władze aresztowały grupę kryminalną podróżującą do Tajlandii, która szmuglowała narkotyki warte 4,6 miliona dolarów. Prokuratura w Katowicach postawiła Kamilowi P. zarzut przemytu narkotyków. Aresztowano, zobaczcie, tyle. No, tu coś oni się pomylili, to nie United States, tylko Thailand. Także szmuglerzy, zobaczcie, 250 tysięcy tabletek opioidów. No, ta grupa zajmowała się, zorganizowana grupa przestępcza w Katowicach. No i oczywiście Centralne Biuro Śledcze. Kolejni, zobaczcie, tak. Zobaczcie, nalot był w Katowicach, w Łodzi i w Tajlandii. 12,5 tysiąca nielegalnych tabletek, pół bańki w kryptoportfelach także. A słuchajcie, Nigeria ukarała 4 lokalne banki, które przeprowadzały kryptopłatności. Także Centralny Bank i Nigerii, donosi o tym Bloomberg, ukarał takie banki jak Access Bank PLC, Stanbic IBTC Bank, United Bank of Africa, a także Fidelity Bank PLC. Najwyższa kara to 1,2 miliona dolarów, później 480 tysięcy i później 240 tysięcy i 34, tak? Transakcje krypto w Nigerii są nielegalne, ale oczywiście rekordowe są transakcje P2P. Tak to jest, jak tu socjalistyczni czarni bracia tutaj próbują ograniczać działalność. A Binance, słuchajcie, zebrał, Binance US dokładniej, czyli amerykański oddział giełdy Binance, zebrał 200 milionów dolarów w rundzie seedowej finansowania i wycena osiąga 4,5 miliarda dolarów. Także inwestowały w Binance'a takie firmy jak Circle Venture, Foundation Capital Equity, Goldhouse i inne także. 200 baniek gotówki pomoże stworzyć i uruchomić nowe kryptoprodukty, a także derywatywy i inwestorzy będą mieli dostęp do większej ilości opcji inwestycyjnych. Uruchomiony w 2019 roku Binance US jest oficjalną oddziałem giełdy Binance na rynek amerykański. Amerykanie chyba nie mogą chyba handlować na zwykłym Binance, chyba że przez VPN-a. Oddział inwestycyjny firmy Ripple ujawnia nowe koncepty na zastosowania skoncentrowane na NFT-kach XRP Ledgera. Czyli NFT-ki na XRP Ledgerze zostały ujawnione. I teraz badają oni nowe sposoby, aby deweloperzy mogli budować NFT-ki na XRP Ledgerze. No i oczywiście zobaczcie, tutaj weszli oni we współpracę z platformą DevPost, aby stworzyć hackathon, w którym będzie 400 uczestników i 50 tysięcy dolarów w nagrodach. Taki post na blogu się pojawił. Takie, zobaczcie, duża nagroda, także Best Industry Use Case, czyli najlepsze zastosowanie, zwycięzca tego hackathonu, a nie, to już jest, tak, zobaczcie, zwycięzcą tego hackathonu, czyli, to taki teamed up, źle przeczytałem, to już było, to otrzymał, był to Adam Kagi, który stworzył projekt mostów NFT-kowych od łańcuchów bazujących na Ethereum ze standardu ERC-21 do XRP Ledgera i do standardu XLS20. Jego inspiracją było stworzenie interoperacyjnego narzędzia, aby tutaj, słuchajcie, NFT-ki przeszły bez większych problemów. Otrzymał 22,5 tysiąca dolarów XRP. No i super. A teraz zobaczcie Daily Huddle. Proszę pana! Pytasz dzika, czy sraw w lesie, to cię dzik w lesie podniesie. No jak brakuje, jak jest, no. Proszę pana, KD, no. A, proszę pana. Kryptoanalityk, który, słuchajcie, przewidział dołki w 2018 roku na Bitcoinie, jest byczo nastawiony do Dogecoina i jeszcze jednego altcoina.
Jeszcze jednego Alcoina. Patrzcie, zobaczcie, przyszedł dokłon i mnie wyzywa. A to świnia jedna z Korei. Zaraz ja tam naganiacza wyślę, on tam blisko jest, ty dokłonie, ty świnio, ty. No. Smart Contractor, 206 200 followersów na Twitterze. Sprawdźmy może Mike'a Satoshi'ego. Mike Satoshi, cienki bolek, 46 200. No. Wszystko, co daje państwo, wszystko, co dostajesz od państwa, jest socjalem. Państwo nie ma własnych pieniędzy i żeby państwo cokolwiek komukolwiek dało, musi okraść tych, którzy cokolwiek mają. Więc nie wiem z tym ApeCoinem, nie mam zdania na temat. I słuchajcie, już tutaj shilluję Dogecoina, trzymałem sobie Dogecoina i tak dalej, bla, 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 Elon shilluje, a dodatkowo mówi o tym, o Synapse. To chyba nie jest Synapse Network. No, bo to jest SNP i to jest token syn, także przewidział, zobaczymy, czy teraz przewidzi. Podchodzi, no, to podchodzi, no. A Mark Cuban, słuchajcie, merge napędzi cenę Ethereum. O co chodzi z mergem? Chodzi o to, że mają się połączyć i ma być już Ethereum 2.0. Ma być ten upgrade merge. No, słuchajcie, prosta sprawa. Jeżeli państwo daje ci 500, to komuś innemu musiało zabrać 700. Prosty temat, tak? No. Pieniądze nie rosną na drzewach, pieniądze biorą się z pracy. Państwo nie ma żadnych własnych pieniędzy, tylko to, co ukradnie od obywateli. A dodatkowo jeszcze, żeby jeszcze tylko kradło od obywateli, to jeszcze dodrukowuje, jeszcze zwala, okrada ludzi inflacją, która w tej chwili osiągnęła oficjalnie 11%, a w rzeczywistości pewnie jest ponad 30%. Jak państwo leczy kogoś, to jest socjal czy nie? To zależy od podejścia. No. To jest kwestia podejścia. Kto jak? Ja uważam, ja jestem zwolennikiem prywatnej służby zdrowia. Uważam, że w jakimś stopniu, oczywiście na wszystko zawsze musimy się dorzucać, więc w jakimś stopniu, tak naprawdę służba zdrowia w Polsce jest prywatna, no bo te podstawowe tam do rodzinnego się dostaniesz i tak dalej, ale jak już pójdziesz na jakąś operację, to się okaże, że jak nie zapłacisz, to umrzesz zanim dostaniesz operację, więc tak de facto ta służba, te pieniądze są przepierdzielane po prostu. Ja jestem zwolennikiem prywatnej służby zdrowia, aczkolwiek byłbym gotów się dorzucać, żeby ludzie nie umierali na ulicach i tą podstawową opiekę zdrowotną otrzymywali. Także to nie jest tak, że wszystkich zaraz wysyłamy gdzieś do Auschwitz czy coś takiego. Ludziom trzeba pomagać, ale ja myślę, że dużo lepiej działałyby pewne dobroczynne organizacje niż państwo, które musi utrzymać bandę urzędników, ministrów i całego i tego innego gówna. Takie jest moje podejście. No. A także słuchajcie, twierdzi, że upgrade merge spowoduje, co ciekawe, rozwiąże problem zużywania energii, blockchain będzie bardziej sustainable, nie wiem, dobrze przetłumaczyć, skalowalny i tani, tak. Tylko, że proszę pana, przejście połączy Bitcoin Chain, ja nie wiem skąd on wziął takie informacje, samo przejście z Proof of Work na Proof of Stake nie spowoduje zwiększenia skalowalności. To jest tylko algorytm konsensusu. Dopiero jak będzie pojawił się sharding, jak pojawią się roll-upy, to dopiero wtedy, jak zostanie blockchain podzielony na kawałki, na shardy, dopiero wtedy zwiększa się skalowalność. Także tyle w temacie. No, ja wiem, że z Kataru państwo leczy, proszę pana. To państwo leczy bardzo dobrze. Są rządowe kliniki. Ale jakbyś poszedł, ja miałem przykład. Ja chciałem zrobić sobie, i to tak jest teraz dobrze, chciałem zrobić sobie rezonans barku. Poszedłem jako płatny klient, zapłaciłem 700 i następnego dnia miałem zrobić rezonans. Mogłem nawet tego samego dnia mogłem zrobić. Jak przyszli na skierowanie, to mieli skierowanie dopiero na kwiecień, a ja robiłem gdzieś tam chyba na początku marca, albo nawet wcześniej. I to wiele takich... Długa debata, można było kiedyś pogadać, to nie jest czas teraz na takie rozmowy. Słuchajcie, nowa giełda, co ciekawe, zobaczcie, security, czyli chyba papierów wartościowych, a nie, New Security Exchange. No dobrze mówię. Otwiera się dla cyfrowych aktywów w Szwajcarii. European Digital Asset Exchange ukończyła proces compliance, zgodności, czyli z prawem i mają zapewnić drugorzędny rynek dla
w Szwajcarii, jeśli chodzi o security tokens, czyli jeżeli chcecie wypuszczać w krypto papiery wartościowe, to do Szwajcarii na giełdę. Do Szwajcarii na giełdę. Oczywiście kosztuje to niebotyczne pieniądze. Szwajcaria jest cholernie droga, ale jednak jest taka możliwość. Co ciekawe, zobaczcie, będzie zarówno dla inwestorów instytucjonalnych, jak dla inwestorów detalicznych i mają się otworzyć w trzecim kwartale 2022 roku. Oczywiście są oni w CUG-u, a gdzie żeby indziej. Zobaczcie, SDX ma być jedną z pierwszych platform w Europie i na świecie z podstawowym i drugorzędnym rynkiem właśnie tokenów security, a także hybryd. Nie do końca rozumiem, czym się różni rynek podstawowy od rynku drugorzędnego, czyli co podstawowe, czyli tokeny się będą mogły listować, a drugorzędny, że będziemy mogli handlować nimi. Nie wiem, jeśli chodzi o PulseX-a, jeśli chodzi o Hexa, to tam x grosza, najwięcej ja nie testowałem. Ale faktycznie PulseX i PulseChain w ogóle jest w końcu zastosowaniem Hexa, bo Hex miał tylko jedno zastosowanie, staking, czyli kupowałeś to za kryptowaluty, dostawałeś Hexy i mogłeś dostać oczywiście też airdropa za Bitcoina. O Hexie gadaliśmy kiedyś bardzo dawno temu i dostawałeś po prostu staking, nagrody w stakeach. No ciekawe. No czyli da się zrobić. W listopadzie giełda SIX uruchomiła właśnie cyfrową branżę nazywaną SDX, aby, zobaczcie, uruchomić działającą na blockchainie giełdę kryptowalut, a także Securities Depository, czyli jakiś tam depozytariusz, to jest złe słowo, nie wiem jak to przetłumaczyć, depozy coś tam, nie, papierów wartościowych, no super. A Robinhood będzie używać Lightning Network do transakcji bitcoinowych. Tak, ta znana aplikacja tradingowa podjęła kolejny krok, jeśli chodzi o inwestowanie w kryptowaluty i teraz dodano wsparcie Lightning Network. Oczywiście jest napisane to use, czyli jeszcze mają to wprowadzić. Ogłoszono to na konferencji Bitcoin 2022, czyli dzisiaj. Mają oni plany, aby dodać obsługę Lightning Network do swojej platformy, czyli przelewy będą szybsze i tańsze. Robinhood dołączy do dużej ilości giełd, Bitfinex obsługuje, chyba Kraken obsługuje, tak, Kraken ogłosił interakcję w tym miesiącu, oczywiście Salvador, bla 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 i tak dalej. Bardzo fajna informacja. A tutaj... Słuchajcie, mamy wolny rynek. Jak macie, ja wam mogę zrobić rezonans za 5 dych, nie? To z tego wyjdzie, to wyjdzie. No. W NFT dostaniecie. Kevin O'Leary z Shark Tanku stwierdza, że zobaczcie, kopanie Bitcoina uratuje świat. A stablecoiny amerykańskie staną się rezerwową walutą Ziemi. Kurczę, jako planety Ziemia. To jest dopiero stwierdzenie. Człowiek tak swego czasu dosyć sceptycznie podchodził. Kanadyjski przedsiębiorca i oczywiście gwiazda Shark Tanku jest wielkim fanem Bitcoina i wierzy, że kopanie tej kryptowaluty ocali świat. Co ciekawe, słuchajcie, rok temu generalnie inaczej podchodził, jeśli chodzi o kopanie i chińskiego Bitcoina kopanego w Chinach nazywał krwawym coinem ze względu na obawy o prawa człowieka i tak dalej, o tą sprawę oczywiście Ujgurów, ale od tamtego czasu, gdy Chińczycy powiedzieli, że nie można kopać Bitcoina, to oczywiście jakby wziąć te najsilniejsze latarki na świecie, prawie jak Sezonus. O, słuchaj, i to jest dobry pomysł na biznes. Trzeba to rozważyć. Kopanie Bitcoina uratuje świat. Mówi to na konferencji Bitcoin 2022 w Miami. No, ciekawe podejście, oczywiście. Na przykład w Norwegii 100% Bitcoina kopane jest, mają prawie 1% totalnego globalnego hash rate'u. Wszystko jest kopane na zielonej. A tutaj Sultan Kosmitu, Rafał Zorski twierdzi, że kryptowaluta Luna spadnie poniżej $100. Znany spekulant, baseballista. Shortuje Lunę, Bitcoina, Ethereum, XRP, Solanę, Decentralanę, Polygona, Kosmosa, Liska, tego Hexa, PulseChaina i tak dalej. I na razie mu te shorty wychodzą. Przechodząc sobie jeszcze na Zaor,
Zaorski. To dwie rzeczy, które jeszcze chciałem Wam pokazać odnośnie tego. Tu jest oczywiście cały czas próba. Tutaj, o, właśnie, słynne Fame MMA token, tak? 15% tokenów trafia, zobaczcie. Zespół, pracownicy, doradcy 10%, zawodnicy 10%, listing 15%, publiczna sprzedaż 10%, czyli rezerwa jeszcze 5%. Czyli generalnie na rynek trafia 5 plus 10, 15% trafia na rynek. No bardzo zajebista inwestycja, nie? No super, super, cudowna, wspaniała, zajebista tokenomia. A tutaj oczywiście Zaorski, mnie ty tutaj lunę shortujesz. Proszę bardzo, co on tu robi. Zobaczcie, co on tu robi, no. O, proszę bardzo. Druga wojna polsko-koreańska, tak? Proszę bardzo. Oj, oczywiście wiadomo, wiadomo, że no wpływu na rynek nie ma, no ale to co będziemy. No. A shortuje wszystko, co się da. Shortował wszystko, co shortować się dało. Nic nie zostało. I ostatni news dzisiejszego dnia. WeChat będzie wspierał pilotażowe funkcje płatności cyfrowym yuanem, czyli tym Rimimimbi, czy tam Rimcymcym. Generalnie WeChat to jest chyba najpopularniejsza w Chinach aplikacja. Chce zwiększyć wykorzystanie cyfrowych yuanów. Mają oni ponad miliard użytkowników. Także słuchajcie. Oczywiście program CBDC niedawno rozszerzyli o kolejnych 11 miast. Chińczycy, jeśli chodzi o CBDC, to tu przodują. Mówię z tych większych krajów, bo jakieś tam wyspy Bahama Mama i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Chyba wszystko. Przechodzimy sobie do podsumowania. Słuchajcie, jutro kryptostok, wsiadaj bracie, dalej hop. Będzie, słuchajcie, jutro mega prelekcja, jeśli chodzi o kryptostok. Jak szukać gemów za stodołą w Łomży, by Maciej Tomczyk. Także Maciek z krypto ekipy będzie jutro wygłaszał prelekcję, a także będzie prelekcję wygłaszała Magda. Zaczniemy od Magdy, a później idziemy do pubu, także będzie fajnie. Zapraszam wszystkich na kryptostok. Jednocześnie jutro na kanał wlatuję z kryptowalutami w plenerze w samochodzie. Nie zakupy i subskrypcje, tylko chcę po prostu na kanał wejść i to Wam pokażę. O, proszę bardzo. Nadchodzący odcinek jutro o godzinie 11 z kryptowalutami w plenerze. Tutaj jest dodany, to obecnie trwa na żywo. A co to na żywo leci? Czekajcie, co to jest? Co to jest na żywo teraz? No. Co to jest na żywo? Co to leci na żywo? O co tu chodzi, kurde? No. Co jest tu w ogóle? Halo? O kurde, zobaczcie, jak małpy na gumie. No. Jak małpy na gumie naśladują. No. Normalnie. No, o. No. Oczywiście, że na kryptostoku, zobaczcie, jeden, drugi, trzeci, o proszę bardzo, następny, pach, i następny. Normalnie po prostu świnie mnie naśladują, po prostu podszywają się. No, także. No. No. Co tam dalej? Ostatnio w kryptoplanerze mówię, że coś o książce krypto, którą teraz czytasz. O Jezu, kochany, Bitcoin, coś tam, wiesz co, musiałbym przynieść ją. Nie Magda z Kanady. Zupełnie inna. Mike, co się dzieje z G4G, bo piszą, że projekt umarł. Projekt nie umarł. Ja zakończyłem z projektem współpracę. Oni wychodzą na inne rynki, ale listing został przesunięty. Nie, także. Jakąś dobrą książkę o Bitcoinie. No to zapraszam na stronę Kryptonarodu. Zawsze mnie pytacie o te książki. Zapraszam na stronę Kryptonarodu i tutaj w sekcji edukacja macie literatura. Książki, literatura tutaj w sekcji edukacja. I tutaj są różne książki, na przykład Encyklopedysta Naganiaczy, ABC Blockchaina, W głowie twórcy Bitcoina, Kryptowaluty, o, Standard Bitcoina. Muszę tu opis dodać i nawet link do tego, co trzeba zwedytować. Może pani moderatorka, szefowa teamu Mike Satoshi ogląda, to można by było to wyedytować, dodać link do mojej recenzji, bo robiłem recenzję. Zapraszam, jeżeli ktoś ma ochotę. Czy jest, znaczy, jest, najlepsza jest moim zdaniem top 3, nie wybierając najlepszej, to jest oczywiście Encyklopedia Kryptowalut,
kryptowaluty Szczepana Bentyna i standard Bitcoina. Także. Na hasło 321 krypto jest zniżka na książki, Maciek coś mówił. Rozpocząłem też współpracę, to od razu powiem, z jedną z księgarni, to oczywiście pojawi się niedługo. Dzięki temu będę miał dla Was książki na kryptostoki i dzięki temu też będę miał Wam zniżki na hasło Mike, będzie zniżka na kod, będzie kod zniżkowy i będzie można sobie w księgarni internetowej kupić książki, coś tam mi też oczywiście z tego skapnie, ale głównym celem jest to, żebym dostawał książki na kryptostoki, na kryptostokach będę rozdawał. Na kryptostokach już dostawałem standard Bitcoina, już rozdawałem też, jak to się nazywa, rozdawałem też ABC Blockchaina, także no, także zapraszam do tego. Coś jeszcze miałem powiedzieć, właśnie fajną dyskusję dzisiaj, chciałem pozdrowić jednego człowieka, mieliśmy na Twitterze dyskusję z dwóch stronnych płotu, ja opublikowałem na temat tego, że ruszyła sprzedaż tokenów EcoWay, czy EcoWay, zależnie jak ktoś mówi, tak, i mieliśmy tutaj z kolegą, gdzie to było, I'm walking in my shoes, spieraliśmy się troszeczkę, wymienialiśmy się poglądami, ja lubię takie dyskusje, jak to Feniks określa, z dwóch stron płotu, i na końcu oczywiście była zgoda, chyba tutaj, tak, gdzie to było na końcu, o, proszę bardzo. Święte słowa, do your own research, dzięki za, i tak o. Wystarczy naszych argumentów z dwóch stron płotu, może spowoduje ludzi do własnego researchu. I am walking in my shoes, pozdrawiam. Bardzo fajna dyskusja, takie rzeczy są nam potrzebne. O, jeszcze dam tutaj serduszko. Tak trzeba dyskutować, kulturalnie, wymieniając się argumentami, a nie tam coś. Oczywiście są różne książki, mam jedną z kryptostoku. Tak, książka Feniksa jest bardzo dobra, oczywiście, jak najbardziej, ja tego absolutnie... Pamiętaj, kupuj drogo, sprzedawaj tanio. Ktoś musi zapewnić płynność na rynku. No, słyszeli? Słyszeli. W sobotę oczywiście kryptoniusy. Co tam jeszcze? Zobaczę, może mam jutro te krypto plenerze, w przyszłym tygodniu na pewno. W ogóle fajny... wczoraj byłem właśnie, nie pochwaliłem się, ale dobra, to może tam kiedy indziej. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się i do następnego razu. Wszyscy wiedzą, że są fakty po faktach, oczywiście, i zaproszę Was na mojego Instagrama. Wbiję Wam link w czacie. Proszę bardzo, wbijam link w czacie. Ostatnio dodałem zdjęcia, zobaczcie, 2016 rok. Jak to się mówi, nie był dla mnie łaskawy ten okres czasu, to jest moim młodym. Zobaczcie, jaki, kurde, 16 rok, 8 lat, nie, 6 lat temu, tak, zobaczcie, jaki. Gładę lico, ale można też zobaczyć, słuchajcie, Be Like Mike, moje recenzje, proszę bardzo, to z wczoraj, z meczu koszykówki, niestety przegranego, ale double zrobiłem, proszę bardzo. Prosiaczek i jeszcze potrafi się oderwać od ziemi, proszę bardzo. Tutaj niestety bloku nie było, także słuchajcie, 108 kilo żywego mięsa i jednak do obręczy, 185 cm wzrostu, do obręczy. Zatem, jeśli chodzi o szkołę, jakie osiedle, to jest to, to, a tamta szkoła? A ja nie wiem, panie. Jaka szkoła? Nie, to jest w budowlance w Białymstoku. W budowlance w Białymstoku, panie Kaziu. Tam są BLS-u rozgrywki. Budowlanka, zespół szkół budowlano-geodezyjnych, czy coś takiego. Tam są zawsze w środę i w piątki mecze. Na stronie BLS, koszykówka, białystok.pl chyba jest ten. Są te, także zapraszam na mojego Insta, kto jeszcze nie wbił, to jest po prostu, od czasu do czasu wrzucam jakieś tam właśnie fotki, relacje, tego typu rzeczy, ale miałem powiedzieć, nie Antoniuk, ona jest na rogu Szczygła i rogu Słonimskiej, to jest chyba Słonimska? Kurczę, wydaje mi się, że znajdziesz, pani, nie Diana, na Antoniuku to są Szczury i na Antoniuku jest jeszcze chyba, nie pamiętam, które. No, ale ja w piłkę ręczną, żebym pani nie grał. Spokojnie, masę gubię, powolutku, spokojnie, na pudełeczkę.
No. Teraz tak. Byłem wczoraj w Warszawie. Nagrywałem trzy odcinki, a właściwie ze mną nagrywanem. Nagraliśmy dwa odcinki na kanał finansowy Preppers i jeden odcinek na kanał Nam Zależy. Także wystąpię w najbliższym czasie na tych dwóch kanałach. Będzie fajnie. Będzie fajnie, będzie nadzwyczajnie. Także myślę, że coś tam wpadnie, jakieś zasięgi, bo generalnie chłopaki mają fajne kanały. Zapraszam, zachęcam do zajrzenia. No. No i tyle właściwie. No, także będziecie mogli sobie obejrzeć. A, słuchajcie, na live'a zaprosiłem, dzięki społeczności, zaprosiłem, kurczę, jak się ta osoba nazywa, zaraz wam powiem, w niedzielę kolejną panią. Marta Wers się nazywa, z kanału, już wam mówię, już wam pokazuję. Proszę bardzo, kolejna osoba na live'a, nawet większy zasięg ode mnie. Polka mieszkająca w Irlandii. Możecie sobie w niedzielę być może wpadnie w niedzielę świąteczny live, więc może nie, a jak nie, to w następną. Także zapraszam już w niedzielę. Kryptowalutowa niedziela z Majkiem. Pewnie będzie odcinek Szpilek na Bitcoinie. Co ciekawe, właśnie jeszcze jest pani. Słuchajcie, dowiedziałem się o tej pani. Słuchajcie, zaraz z Instagrama, właściwie nie z Instagrama. Zaraz wam pokażę. Pani nazywa się Natalie Brunel. I co ciekawe, zobaczcie ciekawy temat. Made in Poland, tak? Czyli nie wiem, czy mówi po polsku, ale z pochodzenia jest Polką. Napisałem już do niej wiadomość, ale jak macie ochotę podbić zasięgi, to możecie stworzyć jakiś post na Twitterze i rzucić hasło. To jest Nat Brunel. I generalnie możecie tam, żeby się do mnie odezwała, bo ja już do niej napisałem. Także. No. No, także tyle. Tu mam link do, jakby ktoś miał ochotę tam coś rzucić, rozpocząć dyskusję. Jeśli chodzi o Anię Kubów, pisałem do niej, olała mnie kompletnie, więc generalnie trudno. Napisałem do niej wiadomość, chyba nawet maila napisałem. Zostałem zignorowany. Niczym ten. Także tyle. Tyle. Kiedy o pulsie? Nie wiem. No muszę ponadrabiać inne. Coś o nowym tokenie Fame mam, mnie to gówno nie interesuje i nie będę tego dotykał. To, że Janusze to kupią, wierząc, że to jest cudowna inwestycja, to oczywiście. Gdzie APC Blockchaina można dostać? Musisz śledzić Krzyśka Bieleckiego, bo tej książki nie można kupić. Ale kolejna edycja być może już będzie normalnie do kupienia, także. No, także. Jak chcecie też Anię Kubów tam oznaczać i podbijać, to zapraszam. To ja nie widzę problemu. Bardzo chętnie bym zaprosił do odcinka. Czy wiesz coś o ISO 2000? Co? 2020? Nie wiem. No coś było, nie ma. Słuchajcie, jest tyle tematów na rynku kryptowalut, że ja nie jestem w stanie się tym wszystkim zająć. No niestety. Ile musiałbyś mieć hipotetycznie zapłacić podatku, żeby się wyprowadzić z PL? Ale ja nie muszę się wyprowadzać z PL, żeby nie płacić podatków w Polsce. Są różne sposoby. Jeżeli ja wiem, Piotr, jeżeli nie chcesz płacić podatków, które są większe niż coś tam. Ja wiem, Piotr Juszczyk, że potrzebują niezależnego spojrzenia, ale ja obawiam się, że moje niezależne spojrzenie mogłoby się nie spodobać fanatykom, bo oczywiście część osób jest normalna, ale zrobiła się bardzo duża religia wokół tego projektu i ktokolwiek śmie wskazać, że pewne rzeczy noszą cechy piramidy finansowej albo że coś się nie spina, zostanie zlinczowany. Po co mi to potrzebne? Czemu sądzisz, że ten coin fame to shit będzie? No to Maria Krowska. No to teraz zajrzyjmy sobie na tokenomię. Specjalnie dla ciebie zajrzyjmy sobie na tokenomię. To Zaorski opublikował. No i teraz wchodzimy sobie na tego coina. Zaglądamy sobie na oficjalną tokenomię. Teraz przełączę wam okno. No i teraz tak.
Rezerwa firmy 5%. Zobaczcie, sprzedaż. Ile tokenów trafia na rynek? Patrzę, wy akurat nie widzicie, to muszę to może zamknąć, będzie tak lepiej widać. Ile tokenów trafia na rynek? O, tu widzimy. 5% sprzedaży prywatnej, 10% sprzedaży publicznej. Tyle tokenów trafia oficjalnie na rynek. Tyle kupujecie 15% projektu. 10% trafia do advisorów, do teamu. Kolejne 5% rezerwa firmy, czyli to możemy do tego. 10% do zawodników, którzy to opierdolą. No i 15% idzie na listing na CEX-ach. Coś mi się to nie dodaje do, czekaj, 10, 20, 30, 45, 55. A gdzie reszta? A co z resztą? Co, jakaś rezerwa czy coś takiego? Może tu coś będzie. O, tu jest. Games and Staking 25%. Franchise System Sponsor Strategic. Kolejny rynek opierdolą po tym. No więc sorry. Ja uważam, że zwykle, chyba że jest to dodane do płynności czy coś takiego, na rynek powinno trafić 60-70% tokenów. Zależnie oczywiście od projektu. Jak na rynek trafia 15%, to przepraszam, o czym my to mamy mówić? Ale oczywiście kupuj ta, co chce ta, kupuj ta, co chce ta, kupuj ta, ile chcecie. Nie ma problemu. Ubiorą was to w tokeny i będziecie mieli po prostu tyle. No, także. Ale ja się nie znam. Ja się nie znam także. To, że hype zostanie wygenerowany, to jest oczywiste. To jest oczywiste. Co tam? No. Dobra. Będę uciekał. No, tam nie ma ślanka. To jutro będzie się lała hektolitrami. A właśnie, ten jest na pewno ten. Darek, muszę ten się odezwać jutro do ciebie, bo mam temat do ciebie. Dobra. Dzięki. Pozdrawiam was wszystkich. Trzymajcie się i do następnego razu. A i z informacji po podskryptum już testuję, powoli buduję sklep. Także w niedługim czasie będzie możliwość zasklepowania, zasklepienia. Także trzymajcie się, bo będzie dobrze. Będzie dobrze, jak mówię na Śląsku. Najlepszy na świecie jest... Piwo. Piwo zmienia świat. Zmienia świat. Zmienia świat.